Mam na imię Anika, mam 24 lata i już za rok wychodzę za mąż. Mój mąż ma na imię Marcin i już 2 lata jesteśmy po ślubie cywilnym. Ślub kościelny potrzebny nam jest do tego, żebyśmy tak domknęli ten nasz związek, ponieważ jesteśmy już 8 lat razem i żeby po prostu to już tak zrobić taką rodzinę, połączyć po prostu do samego końca. Mój wymarzony mąż miał być 1,90 m wzrostu, czarne włosy, ciemne oczy i latynoską urodę. No, mój obecny mąż ma 1,75 m, jest blondynem, no i ma wielkie, urocze, niebieskie oczy. Ja jestem księgową. Marcin jest górnikiem na kopalni miedzi, zjeżdża ponad kilometr na dół, a ja sobie siedzę na górze i klepię sobie fakturki. Wspólnie na Dolnym Śląsku, w okolicach Głogowa, mamy dużo kopalni, więc raczej nie da się nie wybrać górnika. Kiedy dostaję informację, że w którejś kopalni był wstrząs albo coś się stało, no to nie panikuję, bo to jest najgorsze, co można w tym momencie zrobić. Najważniejsze to po prostu czekać na telefon i czekać po prostu, żeby to był telefon od tego męża, że wyjechał, że jest cały i zdrowy i że wraca do domu. Kocham go oczywiście ponad życie. Jeśli chodzi o Anitę i o wybór jej sukni ślubnej, dla mnie jest to temat jakby niedostępny, bo chcę mi zrobić niespodziankę, żebym ją zobaczył dopiero na ołtarzu. Także, jak sobie mnie wyobrażasz? W jakiej sukni powinnam pójść? Wydaje mi się, że powinna być taka jak u księżniczki. Tutaj wszystko ładnie obcisłe i tam tak na dole rozkloszowana. Dużo światełek, jakichś cekinów. Chyba to tyle. Mam błyszczeć po prostu. Tak. Musisz być gwiazdą. Dzień dobry. Cześć. Cześć, jestem Izabela. Anita. Bardzo mi miło. Anito, kiedy ślub? 13 sierpnia 2022 roku. Okej, czyli mamy czas. Mamy. W dobrym momencie zaczęłaś wchodzić w ten ważny temat. Dobrze, powiedz mi, a czy to jest pierwszy salon, który odwiedzasz? No niestety nie, to już jest 6. I co do tej pory nic? No niestety żadna sukienka, nie poczułam tego, że to jest to. No i tak chodzę od salonu do salonu, no i niestety, ale żadna nie ujęła mnie, nie była to ta. Poczekaj, czyli wcześniej byłaś tak w 5 salonach, w każdym przymierzyłaś pewnie jakieś 5, 6 do 10 sukienek. Dokładnie. Czyli między 30 a 50 za tobą, tak? Coś koło tego. No to ciekawie się zapowiada. Dzisiaj czas podjąć decyzję, okej? Okay? Jasne, bardzo chętnie. Mam nadzieję, że te modele skradną twoje serce i znajdziesz coś. Chodź, zapraszam. Dzięki. Dałam sobie czas do końca października na przymiarki sukien. No i pani Izabela jest ostatnią moją deską ratunku. Jak nie, to pójdę po prostu w czymkolwiek. No dobrze, to powiedz mi teraz, co miałaś na sobie podczas ślubu cywilnego? No ze względu, że było to Halloween, to miałam czarną sukienkę krótką. Co? Dlatego teraz wszyscy mówią mi, żebym wybrała białą, żebym już nie zaskakiwała podczas ślubu kościelnego. Słuchaj, ale jak ta pani w urzędzie, to w sensie wchodzisz w tym czarnym i... No już miałam czarny garnet, no czemu ja nie mogę mieć czarnej sukienki? Równouprawnienie. Nie mogę w to uwierzyć. No dobrze, to powiedz, w jakim stylu, mam nadzieję, że nie czarnym, ma być teraz ta uroczystość i jaką ty byś chciała mieć suknię? Uroczystość od początku miała być w stylu Moonlight, motyw przewodni gwiazdy, niebo, więc dużo światełek, świeczek, szkła, po prostu wszystko to tylko możliwe. Delikatny dodatek koloru granatowego, navy blue. Ale pięknie, no. No więc sukienka też musi się błyszczeć. Żebym to ja była tą największą gwiazdą na weselu. No super. Wesele w stylu Moonlight brzmi doskonale. W sensie, ja już zobaczyłam to oczami wyobraźni. Mam nadzieję, że to będzie tak wyglądać, jak ja to widzę. No właśnie, tak cię, wiesz, podpytuję o to, bo już przymierzyłaś, załóżmy, te 50 sukienek, więc już masz pewność, czego nie chcesz. Ale czy masz pewność, co chcesz? Podobają mi się bardzo księżniczki na gorsecie właśnie. Nie mogę mieć rozcięcia, bo będę na płaskich butach ze względu, że jesteśmy jednego wzrostu z moim mężem. Okej. Okay. Więc chyba to tyle. Czy ta suknia ma być taka bardzo obszerna i taka bogata też u dołu? W zależności jaka to będzie, bo niektóre litery A są ładne, ale niektóre księżniczki też po prostu mi się mega podobają. Takie, no robią ten dół w zależności jakie ma materiały, żeby się nie lał, tylko żeby robił taką... No taką księżniczkę. Jezu, już mam taki pomysł na pierwszą suknię dla ciebie. Ja ją nazywam sukienka 1001 nocy. I to jest w ogóle mój pierwszy typ, który mam w głowie. Tylko podpytuję cię właśnie o tą obszerność dołu, bo ona jest wielka i ma ogromny tren. I jest tak piękna. Nie boję się objętości. Nie boisz się? Nie.
To już wiem, jaką pierwszą przymierzymy i już trochę nie mogę się doczekać. To co, idziemy? Jestem. No to chodź! Podoba mi się to. No, nareszcie jest ta sytuacja, kiedy przychodzi panna młoda i mówi, chcę suknię kroju księżniczki. Im większa, tym lepsza. Myślę sobie, mój człowiek, no po prostu welcome home. Zaczynamy od czegoś na kompletnym wypasie. No, na bogato. Jak taka arabska księżniczka. No tutaj mówiłaś, wiesz, o gwiazdach, o błysku. No, błyszczy się i jest ten trend, który tak strasznie chciałam. Ale chciałaś taki długi? Może być, mi to nie przeszkadza kompletnie. Jest cudowny. Jezu, i to jest śliczne. No widzę, że jesteś zadowolona, naprawdę. No nie wiem co powiedzieć, bo jest po prostu przepiękna. Szczerze, sama bym nie wybrała takiej tej koronki, ale to z tym błyskiem, z tym wszystkim, to po prostu no, cudownie gra. Jest z tyłu patrząc, jest delikatna, ale przód po prostu robi robotę, że tak powiem. Petarda, co? Petarda, właśnie. Czułam się po prostu fenomenalnie, jak prawdziwa arabska księżniczka. Cudownie wpisywała się w nas motyw przewodni. Jest chyba idealna. Jest czad i dekolt. Tu jest właśnie taka gorsetowa góra, ale też są delikatne, cieniutkie ramionczka, które z jednej strony po prostu dodają uroku, ale z drugiej strony też trochę zabezpieczają. I zawsze panny młode, jak nawet takie cieniutkie ramionczko się pojawia, to czują się tak, wiesz, pewniej, swobodniej, nie mają tych obaw, że tam w tańcu nie wiadomo, co się wydarzy. Przy tej objętości, wielkości sukni jednak takie dodatkowe wsparcie, ten support jest na wagę złota. Czy ty udźwigniesz taką suknię? Już nie chodzi mi o jej ciężar i wielkość, tylko o ten rodzaj, wiesz, dekoracyjności, ozdobności. Czy czujesz, że możesz wygrać z tą suknią? Tak, no tak mi się wydaje. Znaczy, ja nie mam problemu z tym, że świecę. Ja się lubię świecić. Dobrze. Więc... Ja wiesz, ja muszę ci zadać tę serię niewygodnych jasne, pytań. Oczywiście. Bo czasami dziewczyny, wiesz, marzą o błysku, a potem ubierają taką suknię i mówią, nie, ona ze mną wygrała, nie unoszę tego. Nie widać mnie, tylko widać suknię. Ale ja nie mam takiego wrażenia, jak na ciebie patrzę, ale to jest ważne, co ty czujesz. Ja tak samo ja uważam, że jest po prostu cudna i mega się w niej czuję. Jest taka prawdziwa, taka arabska księżniczka. Najlepsza z przymierzonych do tej pory 50? Póki co tak. Ding, to jest ding. Wszystko, z czego potrzebowałam w tej sukni. Wchodzi pierwszy strzał po przymierzeniu 50 innych. Jest najlepiej. Jest bomba, jest czad, jest super. Czy może lepiej? Chyba sama sobie strzeliłam w kolano. Gorset jest po prostu cudowny, mieni się po prostu w każdy możliwy sposób i w każdym świetle będzie inaczej błyszczał. Spódnica jest tą księżniczką, którą tak strasznie chciałam. No i ten tren jest taki długi, taki katedralny, mogę to tak powiedzieć. Nawet wypada. Jest po prostu cudowny. Jest ten błysk, jest to delikatne takie rozejście się, a tu jest po prostu, no... Hollywood. No z jednej strony, wiesz, ona jest ogromna, tak, ale z drugiej ma taką lekkość i subtelność w sobie. Właśnie, o to chodzi, ta koronka jest taka delikatna po prostu i ona tworzy tą delikatność właśnie. Rozmywa tak ten ciężar ozdób, naprawdę wspaniale. Fajnie jest ci też w tym kolorze. Uważam, że super pasuje do twojej karnacji, do twoich włosów, piękne są twoje oczy. Natomiast przymierzając kolejną suknię, chciałabym sobie porównać, spróbowałam czegoś bardziej w kierunku kości słoniowej. Coś troszkę jaśniejszego, bardziej rozświetlonego, takiego świeżego, żebyś też ty zobaczyła, w czym się lepiej czujesz. Jasne. No ale w tej jest obój. Nie, jest po prostu... Rozbiła jest, bank. Jest trochę Sylwester, trochę Księżniczka Tysiąca i Jednej Nocy. Jest wszystko w niej. Jest i romantycznie, i seksy, i glam. Znaczy jesteś, to jest twój wieczór. Jak gwiazda. A więc podkreślajmy to, jak możemy. No dobrze, znaczy ja widzę ten twój uśmiech, ja już jestem tak spokojna i tak szczęśliwa, że po tych 5 innych salonach tutaj wydarza się to, co się wydarza, że z jakąś taką większą odwagą dam ci te kolejne. Chociaż obawiam się, że to jest chyba jednak sukienka z największym ze wszystkich, które tu mamy. Ale będą trochę inne, będą wygrywały czym innym, więc próbujmy, co? Jasne. Oczywiście. Jesteś gotowa na więcej? Dajemy. No dobrze, to pierwsza za nami, czas na kolejną. No i teraz zaczyna się ból głowy, gdyż jak się daje coś takiego na pierwszy ogień,
to ciężko będzie to pobić, ale spróbuję troszeczkę poszaleć z kolorem, z krojem, no i zobaczmy, co z tego wyjdzie. Jest mniejsza. Nie ma tej takiej księżniczki wielkiej, ale jest śliczna, w sensie taka, ta bardziej mi się kojarzy z taką zimową suknią ślubną, takim mrozem, z czymś takim. Jedna rzecz te suknie łączy, bo jak panna młoda mówi mi, że oczekuje mocnego efektu, mocnego błysku, to oznacza, że muszą być srebrne ozdoby na sukni. I to srebro zgadza się w jednej i w drugiej. Mamy inną podstawę, tak? Tutaj mamy dużo jaśniejszy kolor sukni, więc to srebro jeszcze mocniej po prostu daje po oczach. No i mamy zupełnie też inny kształt góry, tak? Mamy coś, co panny młode bardzo lubią, czyli literkę V. Głęboko bardzo wycięte plecy. No i jeszcze właśnie takie fajne transparentności tutaj pod pachami, to też daje takiej trochę lekkości, trochę seksji, takie zalotne. Więc zupełnie inna jest ta suknia, pomimo tego, że też mocna propozycja. Jest śliczna, ale chyba tamta mnie bardziej kupiła. To był chyba błąd dać ci największą suknię na początek. Na początek, dokładnie. No, ona powinna iść na sam koniec. No. Bo teraz po prostu będę porównywać te wszystkie kolejne suknie do tej pierwszej, która po prostu zwalała z nóg, bo ona miała wszystko, po prostu była piękna. Ale wiesz, ja też tak na przykład miałam, że pierwsza suknia, którą przymierzyłam, to w ogóle była ta suknia, na którą się zdecydowałam i kolejne mierzyłam tylko po to, żeby się utwierdzić, że to jest właśnie ta. No właśnie, chyba coś w tym stylu. Więc może to nie jest aż tak źle, że ta pierwsza była tak wyjątkowa, bo teraz możemy sobie porównywać. Mhm. Chyba nie do końca się czuję w tym kolorze. Jednak w takich ciepłych barwach jakoś, nie wiem, bardziej mi się podobają, lepiej wygląda w nich. Tak się czuję przynajmniej. Ta sukienka moim zdaniem byłaby idealna na takie zimowe wesele. Tak do właśnie takich srebr, do bieli takiej czystej. A chyba nie do sierpniowego wesela. Nie do Moonlight? Nie do Moonlight. Nie do Moonlight. Nie, to mi się kompletnie nie kojarzy z Moonlight. Mimo tego, że błyszczy, mimo tego, że jest księżniczka i bogaty dekolt, to jakoś po prostu te wzory, to wszystko bardziej kojarzy mi się z takimi iskrzącym, takim skrzącym mrozem, po prostu na szybach, jak malujemy, nie? Bardzo ładne masz te skojarzenia, naprawdę. Te plecy są bardzo tutaj głęboko wycięte w tej sukni. Ty czułabyś się komfortowo z tak odkrytymi plecami? Wydaje mi się, że tak. Nie miałabym problemu, żeby miała takie wycięcie. Ale w innej sukni, nie w tej. Po prostu to nie jest moja. Ale powiedz mi, czy takie odkryte plecy są dla ciebie priorytetowe, czy nie? Nie, to nie jest coś, na czym mi zależy. Mówię, zależy mi na długim trenie, który też ma. No i zależy mi, żeby ona była luźna, żeby mogła się w niej bawić całą noc. Suknia numer dwa po prostu, no, nie podobała mi się. Może inna panna młoda poczułaby się w niej doskonale, ale nie ja. Bo tak sobie myślę o kolejnej propozycji i ta właśnie będzie miała bardzo ozdobne plecy, ale nie odkryte, co ciekawe. Dlatego tak podpytuję, czy te wycięcie na plecach to jest must, czy nie? Nie dla mnie. Nie. Świetnie się składa. No jest śliczna, jest trend, to wszystko, co chciałam, błyszczy cała, więc jest super. Ale nie czujesz już po tamtej, że to jest to. Nie. No dobrze, to ja mam taki pomysł, żeby jeszcze pójść w trochę innym kierunku. Miałyśmy koronki, miałyśmy tutaj tiul, a teraz poszłabym w coś, co będzie bardziej gładkie, po prostu zupełnie inne, żebyś spróbowała czegoś od sasa do lasa tutaj u mnie. I zobaczymy, czy taki model bardziej klasyczny, z gładkim dołem, ale z bardzo ciekawymi plecami, to będzie coś, co, nie wiem, może nagle ci w głowie namiesza. No oby. Jesteś gotowa na trzecią propozycję? Jestem. No to lecimy teraz z klasyczną księżniczką. Moja ostatnia propozycja dla Anity to oczywiście księżniczka, ale w zupełnie innym stylu. Tym razem trochę bardziej klasycznie, gładko, królewsko.
No, takie jeszcze nie mierzyłam. Jest! Po tylu sukniach mogę powiedzieć, że naprawdę takie jeszcze nie mierzyłam. Mhm. No i zobaczę te plecy teraz. Szczerze powiem, dużo sukien przymierzyłam i tych prostych też, ale żadna nie miała takiego materiału. Każda wyglądała tak tandetnie, po prostu ślisko, a tu ten materiał jest po prostu taki, no widać, że ślubny. Moje serce rozpływa się, kiedy o tym mówisz. Nie, naprawdę, bo to od razu robi robotę w tej sukience. No jest to tak szlachetna i piękna tkanina. Fajnie, no że to zauważyłaś. Ona nie jest taka mocno błyszcząca, wyświecona. Tylko po prostu ma taką klasę w sobie. Ona tak, jest taka, tu jest połączenie właśnie tego bogactwa, ale i takiej klasy tego, takiego szyku ślubnego. Są też plecy. Właśnie takie plecy bardzo rzadko spotykane. Tak. Piękne, tak dekoracyjne. Niby jest tam transparentność, ale też jest bardzo mocna dekoracja. No i też przepiękny kształt tutaj tego dekoltu, takie karo. No i zobacz, też masz dosyć długi trend. No. Powiem szczerze, że mam problem. Yes! Naprawdę! O, już masz problem. Do tej pory była każda ładna, nie mogłam się zdecydować, a teraz są dwie, nad którymi naprawdę myślisz. Tak, nad którymi zabiło mi serce szybciej. No tutaj mamy też przepięknie podkreśloną figurę. Z jednej strony ona jest taka klasyczna, ale z drugiej strony, wiesz, ma takiego pazura. Ma fajną, nowoczesną tą taśmę na dole, która powoduje, że właśnie coś się dzieje w tej sukni, że ona nie jest taka nudna. No i te plecy oczywiście robią niesamowitą robotę. I też fajne jest to, że te mocne dekoracje z góry schodzą w dół. One też tak, wiesz, wysmuklają sylwetkę. Tu jest po prostu no, taki pazur, Boże, ja to lubię. Widać, że po prostu to jest jedność. I to! Jezu, ten tył jest obłędny. Chociaż nie ukrywam, białej nie chciałam białej, ale w tej się czuję dobrze, bardzo dobrze. Pamiętaj, że do tego jeszcze dojdzie makijaż, fryzura, to wszystko ogrywa taki kolor. Im jaśniejszy kolor, tym trudniejszy. Ale myślę, że tutaj jesteś tak przepięknym materiałem na pannę młodą, że możesz sobie pozwolić na suknię w każdym kolorze. Jeszcze. Jezu, i mam ból głowy zaraz. Co wybrać? W trzeciej sukience czułam się po prostu fenomenalnie. Była połączeniem takiej elegancji panny młodej i tego, czego szukałam, czyli tego błysku. Wcale ci się nie dziwię, bo to jest trudna decyzja, bo podobają ci się dwie spektakularne suknie, ale one są na dwóch różnych biegunach. No właśnie, o to chodzi. To też jest ważny element, o którym trzeba pamiętać, że będąc w kościele, tak naprawdę przez godzinę mszy, wszyscy goście widzą cię z tyłu. Z plecy, dokładnie. Więc fajnie, że pomyślałaś o tym, że chcesz mieć ten wielki tren, ale tutaj też masz te spektakularne plecy. Ale to jest taka klasyka w nowoczesnym wydaniu. Tak, i to dokładnie. Mi się tak w niej podoba, bo ona po prostu łączy czasy, wiesz? Bardzo wpisuje się w nasz motyw wesela, bo mamy klasyczne wesele, ale w nowoczesnym wydaniu. Ja staram się po prostu zrobić coś, żeby po prostu było takie nasze. I ta suknia, nie wiem, czy nie będzie taka moja? Może ona być twoją. To jest zdecydowanie suknia na ogromne wesele, na piękną salę, na pałacowe wnętrza, na mega elegancję. Jeżeli taki jest zamysł jej wesela, to ta suknia będzie idealna. Jest czad. Jest czad, jest uśmiech. Ja czuję po prostu te emocje tutaj. Się piętrzą one u nas. No, naprawdę. Będziesz płakać. Nie wiem. Już płaczesz? No, zabrakło mi słów. Nie trzeba nic mówić. Dużo emocji czuję. No, czuję się też pięknie. Jest po prostu wszystkie chyba moje wymagania spełnia ta suknia. Czuję się jak taka prawdziwa panna młoda. Naprawdę. Czujesz się szczęśliwa w niej? Mhm, bardzo. Przy trzeciej poleciały łzy wzruszenia. Może ze względu tego, że już tyle emocji tam było, ale sukienka po prostu zapierała dech w piersiach. Była cudowna i łączyła to wszystko,
czego do tej pory nie widziałam, czyli taką prostotę i taki przepych. Tą górę miała taką po prostu cudownie wysadzaną tymi koralikami, diamencikami. Ja się zastanawiam, czy to były łzy szczęścia, czy ulgi. Jedno i drugie. Wydawało mi się, że ona jest bardzo twarda, nie bardzo emocjonalna i raczej zdecydowana, więc już jak od początku poczuła tę pierwszą propozycję, to byłam pewna, że jakby mamy to. A tutaj nagle łzy, wzruszenie i to wiecie, nie to, że łezka się zakręciła, po prostu one tak ting, 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 lały się. Ja myślałam, że po tej pierwszej sukni już nie będę miała szans przy kolejnych próbach, ale okazało się, że warto próbować. Patrz, miałaś dalej mierzyć tylko po to, żeby upewnić się, że to jest ta pierwsza, tak. A może to jest trzecia. Ja chciałabym, żebyś ty jeszcze patrzyła w lusterko, pozastanawiała się. Masz na to czas. Daję ci chwilę, żeby ochłonąć. Uspokoić się. I podjąć tę finalną decyzję. Trafisz w ręce moich ekspertów, którzy zanim przejdziemy do metamorfozy, podpowiedzą ci, jak dbać o urodę, o czym pamiętać, kiedy na co postawić, żeby tak naprawdę przygotować się jak najbardziej kompletnie przed tym najważniejszym dniem i żeby w tym dniu wszyscy goście, którzy cię zobaczą, po prostu padli, wzruszali się i czuli te wyjątkowe emocje, które teraz ty czujesz. Jesteś na to gotowa? Oczywiście. Być jeszcze piękniejszą? Jak można? A zaszalej. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Anitko, zapraszam Cię, siadaj tutaj. Poznaj panią doktor Magdalenę Tyctykę. Miłą bardzo. I z panią Magdą teraz porozmawiamy sobie właśnie o tym, jak można zadbać, jak trzeba zadbać o naszą skórę, o urodę tuż przed ślubem i kiedy należy zacząć. Wszystko zależy od oczekiwań panny młodej, od tego, jak chciałaby wyglądać, co chciałaby zmienić, co poprawić u siebie. Przede wszystkim też od takiego stanu wyjściowego skóry, od jej jakości, no ale też musimy brać pod uwagę wiek i stan zdrowia pacjentki. Dlatego bardzo ważne, żeby wcześniej już zgłosić się na taką konsultację do lekarza medycyny estetycznej, jakiś rok przed ślubem, 6 miesięcy przed ślubem, idealny moment, żeby można było to po prostu ustalić i zaprojektować cały plan leczenia. A jeśli panna młoda chce na przykład powiększyć sobie usta, to kiedy powinna to zrobić? Trzeba to zrobić no co najmniej 6 miesięcy przed tym wielkim dniem. A dlaczego? Dlatego, że nawet jeżeli cała twarz mówi o tym, że te proporcje są trochę zachwiane i chcemy uzyskać takie złote proporcje, czyli te usta należy powiększyć, to nie jesteśmy pewne, czy ta osoba będzie się dobrze czuła z tymi powiększonymi ustami. Dlatego najlepiej zrobić to po prostu wcześniej, żeby się o tym przekonać. Jest taki patent, że ja na przykład na początku delikatnie nawilżam te usta. I wtedy zaraz po zabiegu usta są trochę obrzęknięte, większe. Jest kilka dni, kiedy ta panna młoda może zobaczyć, czy się dobrze z nimi czuje. Jeżeli tak, to później możemy zrobić korektę i dodać więcej kwasu hialuronowego. A jeżeli nie, to zostaną pięknie nawilżone usta. Jeżeli decydujecie się na skorzystanie z medycyny estetycznej, to koniecznie wybierzcie takie miejsce, które jest sprawdzone, prestiżowe, renomowane. Niech to będzie dobra klinika. Nie dawajcie się naciągnąć na jakieś panie, które obstrzykują po domach i robią to za pół ceny. Jakby to jest za duże ryzyko. Na szali naprawdę jest wasza często twarz, uroda. To nie jest miejsce, gdzie możecie po prostu ryzykować. Jakie są takie najbardziej popularne zabiegi wśród przyszłych pani młodych? Co najczęściej robią albo co najchętniej zmieniają? No coś, co jest takie dla wszystkich bardzo ważne, to jakość skóry i takie rozjaśnienie, nawilżenie tej skóry. Chodzi o to, żeby makijaż, który mamy przez
cały dzień, całą noc bardzo dobrze się utrzymywał, bo jednak to jest bardzo wyjątkowy dzień. I dokładnie, tutaj ta jakość tym, skóry jest bardzo ważna. O tym też właśnie makijażyści mówią, że żeby ten makijaż był w swoim pełnym blasku, w najwyższej jakości, to musi być dobra podstawa, czyli świetna skóra. I pewnych rzeczy nie da rady zrobić tuż na przed zaniedbanej skórze i też pewnych rzeczy nie da rady zrobić tuż przed. No dobrze, pani doktor, ja zostawiam pani piękną, młodą dziewczynę, która ma jakiś pomysł, co by chciała poprawić. I teraz to jest moment, kiedy możecie sobie o tym porozmawiać i ustalić jakiś plan działania, okej? Okay? Świetnie. No ale materiał do pracy, sama przyjemność. Aż nawet ja trochę pani zazdroszczę. No dobra, moje drogie, życzę wam powodzenia i za rok czekam na efekty. Anita, powiedz mi, czego oczekujesz? Przede wszystkim mam problem z trądzikiem. Był leczony, ale niestety mam nawrót. No i takiego nawilżenia, ogólnie żeby ta skóra była rozświetlona, taka rześka, no i młoda. Młoda to ta skóra oczywiście jest. Tutaj nie mamy co do tego wątpliwości. Natomiast faktycznie skóra trądzikowa jest bardzo wymagającą skórą. I tutaj, żeby ten efekt w tym dniu ślubu był najfajniejszy, no musisz pamiętać o tym, żeby ją pielęgnować przez ten cały rok. Chciałabym ci zaproponować takie zabiegi wspomagające. Możemy tutaj zacząć od peelingów kwasowych, które będą specjalnie dobrane do tej cery trądzikowej. I dobrze byłoby zrobić takie dwie serie. Jedną teraz jesienią, i drugą serię tak 3 miesiące przed planowanym ślubem. Wtedy też będziesz miała kontrolę nad tym, jak ta skóra się zachowuje. Przy tak wymagającej skórze warto jest wprowadzić do niej takie substancje odżywcze, czyli witaminy, aminokwasy, koenzymy, kwas hialuronowy. Wszystko po to, żeby ją tak odżywić od środka i spowodować, że będzie prawidłowo funkcjonować, prawda? Mhm. I dzięki temu, że zrobimy taki zabieg, który nazywa się mezoterapią, będziesz miała kontrolę nad skórą i skóra będzie nawilżona, rozjaśniona, błyszcząca. Makijaż będzie się bardzo dobrze utrzymywał na tej skórze. Tu też fajnie by było zrobić taką serię jesienią, i tak 2 miesiące przed ślubem kolejną serię. A jeśli chodzi o mezoterapię, jest to igłowa czy bezigłowa? Skuteczniejsza jest mezoterapia igłowa, ale tutaj ten produkt odżywczy podajemy tuż pod naskórek. Więc tak naprawdę nie mamy przecinania ciągłości skóry. Jest ona bardzo bezpieczna, nie jest to bolesne. Jest to takie działanie wewnątrz skóry takimi składnikami, które normalnie znajdują się w kremach. Warto sobie spróbować, zobaczyć i przekonasz się, czy akurat to jest dla ciebie dobre, bo pod kątem działania na skórę na pewno tak. Anita, na zakończenie mam ci do zaproponowania zabieg Baby Botox. I nie przerażaj się, bo wiem, że jesteś bardzo młoda, ale masz zmarszczki mimiczne i dzięki temu zabiegowi będziesz mogła uniknąć ich pogłębiania się w przyszłości. A co najważniejsze, to w tym dniu makijaż na całej twarzy będzie się świetnie trzymał, ponieważ na czole zmarszczki, skóra, która się rusza i tworzy te zmarszczki, nie będzie się ruszała. To jest, bym powiedziała, taki najczęściej stosowany zabieg przed ślubem. Tutaj masz więcej informacji na temat tego zabiegu. Znaczy, Baby Botox, sama nazwa przeraża, ale wiem, co pani ma na myśli, bo po prostu w tym dniu na każdym zdjęciu będzie wszystko widać, bo jesteśmy w centrum, panny młode są w centrum po prostu uwagi, w centrum nagrywania wszystkich zdjęć, więc wydaje mi się, że to mega fajna opcja jest dla właśnie dziewczyn, którym bardzo przeszkadzają właśnie te zmarszczki na czole, często właśnie tutaj te takie od uśmiechania się. To cieszę się bardzo, że przypadł ci do gustu, bo mam dla ciebie tutaj właśnie takie zaproszenie do mojej kliniki. Dziękuję. Właśnie na ten zabieg, więc zapraszam, przetestujemy, zobaczysz, czy to jest dla ciebie będzie świetny, ale szczerze mówiąc na pewno tak. Super, dziękuję bardzo.
czas na pielęgnację. Oczywiście w życiu codziennym bardzo ważne jest idealne dobranie pielęgnacji i produktów do skóry. Natomiast szczególnie w tym okresie przedślubnym o tą cerę trzeba zadbać bardzo intensywnie. Dać sobie na to czas, ale przede wszystkim pamiętajcie o tym, że ta pielęgnacja skóry może też być dla Was przyjemnością. Anito, przedstawiam Ci Martę, która jest kosmetologiem, reprezentuje firmę Orientana, która jest polską marką kosmetyków naturalnych. To, co jest ważne, to to, że te kosmetyki nie zawierają silikonów, parabenów, SLS i cechują się ogromną skutecznością, potwierdzoną i naprawdę mają świetne składy, a to jest no, po prostu najważniejsze. Więc zostawiam Cię w super rękach. Młoda, piękna pani kosmetolog, piękna, młoda, panna młoda. Więc dziewczyny, mam nadzieję, że wyjdą z tego same sukcesy. Tego Wam życzę. Działajcie. Jak na co dzień pielęgnujesz skórę? Wolisz taką prostszą pielęgnację, czy coś bardziej skomplikowanego, wieloetapowego? Stosuję wieloetapowe, jeśli mam możliwość wieczorem zasiąść w łazience i mam chwilę wolnego, to staram się przykładać do tego oczyszczania twarzy, do tego nawilżenia, żeby to jednak skóra wyglądała. No ale nie ukrywam, zdarzają się też takie dni, że po prostu biorę szczoteczkę, myję tą twarz, nakładam krem i lecę spać po prostu. Przygotowałam dla Ciebie 4 produkty, które fajnie się sprawdzą w przygotowaniu do Twojego ważnego dnia. Ważne jest, żeby dobrze przygotować swoją skórę do ślubu. Warto zrobić to dużo wcześniej. Myślę, że tak przynajmniej 6 miesięcy wcześniej, natomiast jeśli masz rok, to spokojnie, czasu Ci wystarczy. Ważne, żeby zacząć od prawidłowej pielęgnacji. Jak często wykonujesz pielęgnację skóry? No tak, za 2-3 razy w tygodniu. To troszeczkę za często. Powinnaś stosować peeling raz w tygodniu, tak żeby skóra miała czas na regenerację, a jednocześnie na skórek był dobrze spilingowany, dobrze przygotowany na kolejne etapy pielęgnacyjne. To pokażę Ci peeling o kremowej konsystencji z papają i zrzęszeniem indyjskim. Jest to peeling, który ma w sobie drobinki naturalne. Zawiera zbielone pestki moreli oraz orzecha włoskiego. Ma bardzo fajną kremową konsystencję, bardzo łatwo się nakłada, jest też przepięknie pachnie. Tak to się dekompacowo, ślicznie. I stosuj go, pamiętaj, raz w tygodniu na dobrze oczyszczoną skórę twarzy. Nie zapominaj też o szyi, o dekolcie, bo to też są obszary, o których często zapominamy, a też fajnie nałożyć na nie peeling. Delikatnie masuj okolice właśnie nosa, tam gdzie się łuszczy bardziej skóra. Nie zapomnij też o strefie T czy o brodzie. Masuj 2 minuty skórę, też nie za mocno, a następnie wystarczy ten peeling spłukać wodą. Po peelingu możesz zastosować serum, które pomoże Ci właśnie rozświetlić skórę, sprawi też, że będzie jaśniejsza, bardziej promienna. Fajnie wykorzystać serum z witaminą C, ponieważ ona ma fantastyczne działanie też antyoksydacyjne, rozjaśnia drobne przebarwienia, też sprawia, że ta skóra jest naprawdę piękna i świetlista. To serum ma konsystencję właśnie taką lekko wodnistą, pokażę Ci. Bardzo szybko się wchłania. Możesz też stosować je pod makijaż. Fajnie, że zawiera właśnie witaminę C i wyciąg z morwy oraz lukrecji. Są to składniki, które są właśnie bardzo bogate w witaminę C i też mogą być stosowane pod makijaż całorocznie. Czy często stosujesz serum? Czy w ogóle to jest produkt, który gości w swojej kosmetyczce? Tak, na co dzień używam serum właśnie z witaminą C, bo bardzo właśnie fajnie działa na takie blizny potędzikowe, które niestety posiadam. Właśnie bardzo fajnie działa na nie tak rozjaśniająco. To mam nadzieję, że teraz spróbujesz to i zobaczysz fajną różnicę. Super. Kolejnym produktem, który chciałabym Ci pokazać, jest olejek do włosów. To jest ajurwedyjska terapia do włosów. Czy stosowałaś kiedyś takie olejki, które nakładamy na skórę głowy? Nie. Jest to produkt, który jest dosyć unikalny. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest dosyć trudny. Natomiast bardzo fajnie zagęszcza włosy i sprawia, że nasza fryzura zyskuje dodatkową objętość. Wystarczy naprawdę niewielka ilość, masowana regularnie. Fajnie stosować 2-3 razy w tygodniu. Sprawia też, że włosy szybciej rosną. Nakładamy niewielką ilość na przykład na dłoń. I następnie aplikujemy sobie na przedziałek. Przez to, że zawiera oleje, warto robić to dosłownie kilka godzin przed myciem, na przykład wieczorem, jeśli myjemy rano włosy, albo po prostu po powrocie do domu. Tak, to jest połączenie różnych ajurwedyjskich ziół, które też wykorzystują często hinduski. Przepięknie pachnie, ale też wspaniale działa.
Super. To jest też dobra terapia dla osób, którym często wypadają włosy, które chcą je wzmocnić. Można też je stosować na długość włosów. Przeważnie te wszystkie produkty do włosów to one, no, tak powiem, śmierdzą po prostu, bo to są zioła przeważnie, no nie? A to po prostu no, przepięknie pachnie takimi słodkimi migdałami, czymś takim. Olej ze słodkich migdałów to też jest no składnik tego produktu. I ostatnim produktem, który chciałabym Ci zaproponować, jest olejek do biustu. Brzmi to trochę zaskakująco, natomiast jest to olejek, który fantastycznie uelastycznia skórę, sprawia, że jest bardziej piękna, piękna, gładka i to jest super sprawa, zwłaszcza przed wielkimi wyjściami. Jeśli masz sukienkę, która odkrywa też ramiona, odkrywa trochę szyi, to bardzo fajnie sobie wsmarować ten produkt. Najlepiej stosować go regularnie, wtedy efekt jest najpiękniejszy. Skóra jest niesamowicie miękka, pięknie gładka. Spróbuj, czy zapach również Ci będzie mi się podobał. Mamy mieszankę różnych ziół. Taki różany jakby? Też. Tu mamy mieszankę aż 17 ziół i olejów, które są też wybrane właśnie z Ajurwedy. Są to składniki, które przepięknie zmiękczają skórę, nawilżają. Olejek bardzo fajnie ujędrnia biust. Ważne, żeby stosować go regularnie, przynajmniej 3 razy w tygodniu. Bardzo chętnie przetestuję te kosmetyki, a to, że nie są testowane na zwierzętach, to jest bardzo dla mnie ważne, ponieważ sama jestem zagorzałą aktywistką, jeśli chodzi o zwierzęta, więc mam nadzieję, że się super sprawdzą. Teraz czas na metamorfozę, zajmiemy się makijażem, fryzurą i mam nadzieję, że efekt będzie nie z tej ziemi. Czas na finał. Zobaczmy, na jaką suknię zdecydowała się Anita. Czy ten wybór jest oczywisty, czy może nas jeszcze zaskoczy? Anito, zapraszam. Jak taka prawdziwa księżniczka. Prawdziwa z bajki, po prostu. Czyli chyba zgodnie z planem, Anitko. Tak, zdecydowanie tak miało być. Jest cudownie. Powiedz mi, dlaczego tak naprawdę w finale pojawiasz się w tej sukni, skoro podczas przymiarek płakałaś na trzeciej? No tam były emocje, poleciały łzy, ale to jednak przy tej serce mi szybciej zabiło i przyszedł mi taki dreszcz. Od początku Ci mówiłam o tym, że poczujesz to sercem, że puls przyspieszy i że to będzie właśnie ten znak. I bardzo dobrze, że słuchasz tych znaków. Wszystko się błyszczy, jest tren. Jest kilometr trenu. No jest cudownie, po prostu... Całokształt, to jest po prostu cudownie, bosko. Czy w tej sukni spełniasz swoje marzenie o weselu w stylu Moonlight? Zdecydowanie. Na pewno w tej? Na pewno w tej, to jest ta jedyna. Błyszczy się, jest szeroka, jest ogromna, ma długi tren, tak jak sobie wymarzyłam. Jak taka prawdziwa księżniczka. Wyglądasz przepięknie, tak cieszę się, że potrafisz nosić taką niesamowitą suknię, to jest ogromna sztuka, masz w sobie taką siłę, masz taką pewność, która przebija się nawet przez te najbardziej błyszczące ozdoby. Bardzo Ci tego zazdroszczę, bo to jest niesamowita moc. Gratuluję Ci bardzo tego wyboru, bo on świadczy o Twojej wielkiej odwadze. Wyglądasz naprawdę wspaniale, bardzo, bardzo się cieszę, że znalazłaś tę wymarzoną suknię, bo rozumiem, że tak jest. Oczywiście. Po tylu przymiarkach nareszcie sukces, ale zobacz, to jest w ogóle pierwsza suknia, tak, którą u mnie przymierzyłaś, ale jak mi opowiedziałaś w ogóle o tym weselu, to była moja pierwsza myśl, że to będzie ten model. No jestem tak szczęśliwa, że się udało. Anitko, dziękuję Ci bardzo za to, że mi zaufałaś, że przyszłaś do mnie i że kończymy takim sukcesem. To jest ogromna też radość dla mnie, że
tak wymagająca osoba jak ty znalazła tutaj coś pięknego. Naprawdę, cieszę się, bardzo gratuluję. I myślę, że to była niezła przygoda, co? Zdecydowanie, byłeś tak moją wróżką z bajki. Moje drogie dziewczyny, a jeżeli wy macie ochotę na taką przygodę w tym niezwykłym miejscu ze mną, to oczywiście was bardzo serdecznie zapraszam, bo suknią ślubną jest tak trochę jak z małżeństwem, że najpierw trzeba się zakochać, a potem to sfinalizować. Zapraszam. Buduj swój biznes razem z nami. Od teraz możesz przystąpić zupełnie bezpłatnie do naszej bazy ślubnych specjalistów. Jeśli prowadzisz salę weselną, zespół muzyczny, cukiernię, kwiaciarnię, wypożyczalnię aut czy jakikolwiek inny biznes z branży ślubnej, dołącz do nas już dziś. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!